Dzień dobry, po paru miesiącach i 10 kilogramach w górę. Być może to widać. Zaliczyłem jakiś kolejny wielki zakręt i znów mam przed kamerą tremę jak ze starych dobrych czasów. I w przeciągu ostatnich kilku minut kilka razy zmieniałem zdanie, czy nagrywać, czy nie nagrywać i o czym nagrywać. Ale chyba jednak zrealizuję pierwotny plan, chociaż może się wydawać dziwny, bo mało osobisty. Jest osobiste o tyle, że są to sprawy, które mi wracają i wracają, chociaż teoretycznie nie powinny mnie dotyczyć aż tak bardzo. A mianowicie kręci mi się koło głowy temat rozruby za naszą wschodnią granicą. Jakiś czas temu uderzyło mnie, że głupio zabrzmi, bo kim ja jestem, ale chyba coś rozgryzłem. Mam oczywiście nadzieję, że to, co powiem, nie będzie mieć żadnego większego znaczenia, a na pewno żadnego negatywnego. Po prostu wiem z doświadczenia, że jak coś się nie chce odkleić od głowy, to dobrze jest to wypowiedzieć na głos. Wtedy większa szansa, że da spokój. A mianowicie wydaje mi się, że chyba mniej więcej rozgryzłem plan, jeżeli takowy istnieje, jeżeli nie jest tylko po prostu wypadkową różnych czynników. Standardowo uważam, że to, co się tam dzieje, jest jakąś wypadkową interesów, ale chyba trochę lepiej zrozumiałem te interesy, bo tak słuchając tych doniesień, jak to wsparcie na Ukrainę idzie, ale nie tak duże, żeby jej dać konkretne szanse na obronienie się, definitywne, jak to sankcje są nakładane, ale nie są na tyle szczelne, żeby Rosję zmusić do ustąpienia. Jak to w ogóle jest taka sytuacja zawieszona? Z jednej strony to się samo narzuca, no bo są różne interesy, układy, warunki. Ciężko jest zrobić zdecydowany krok w którąkolwiek stronę. Ale potem sobie pomyślałem, że może jest w tym coś więcej. Bo popatrzcie, niektórzy mówią, że gdyby wojna się teraz zakończyła, z jakiegoś powodu zmuszono by Rosję do wycofania się z Ukrainy albo w ogóle do zaprzestania działań zbrojnych, to biorąc pod uwagę konsekwencje tego, co się w Rosji działo od ponad 20 lat, czas pokoju zostałby tam wykorzystany na odkucie się jako tako i zaczęcie wszystkiego od nowa. Żeby tego uniknąć, trzeba by Rosję doszczętnie rozjechać, a to może się wiązać, jawne zrobienie czegoś takiego może się wiązać z nieprzyjemnymi komplikacjami, z nieprzyjemnymi reakcjami na całym świecie. Nie tylko ze strony tak zwanych państw zachodosceptycznych, że tak powiem, ale nawet społeczeństw na tymże zachodzie. Więc obecna sytuacja w pewnym sensie jest najwygodniejsza. Rosja wciąż jest ewidentnym agresorem. Ukraina jest ewidentną ofiarą. Wsparcie Zachodu nie jest zbyt nachalne. Nikt nie może zarzucić Zachodowi, że napadł na Rosję, chociaż, znaczy może, niektórzy zarzucają. Ale chyba w tej chwili jest to sytuacja, w której no, tendencje są raczej takie, że największa możliwa ilość ośrodków wpływu od instytucji międzynarodowych do pojedynczych obywateli raczej odnosi się ze zrozumieniem do wsparcia przez Zachód Ukrainy. Więc Zachód, wydaje mi się, robi to w pewien sposób optymalnie. Nie za dużo, nie za mało. Ukraina nie upada, Rosja nie odpuszcza. Czemu to ma służyć? Jak tak sobie słuchałem o tym, jak to w Rosji coraz gorzej, ale jednak nie na tyle, żeby wycofała się z wojny, to sobie pomyślałem, że być może to jest właśnie taki sposób, dosyć cyniczny, ale być może według niektórych jedyny możliwy, albo najbardziej optymalny, żeby Rosję definitywnie wykończyć. Dosłownie ją wykrwawić. Podtrzymywać tą wojnę tak długo, jak się da, aż Rosja zużyje całkiem cały swój potencjał. Aż już naprawdę nie będzie czym się bić, nie będzie kim się bić, nie będzie za co. To oczywiście będzie wymagało trochę czasu i wiele ludzkiego cierpienia. Tak samo Rosjan, jak i Ukraińców. Tak na wypadek,
gdyby ktoś podejrzewał, że może to chodzi o uratowanie Ukrainy. To może być przykra konstatacja, jeżeli mam rację, że tu chodzi przede wszystkim o wykończenie Rosji, a Ukraina do tego posłuży i być może zostanie poświęcona w dużej mierze. Na wypadek, gdyby ktoś się zastanawiał, czy ja w tych kwestiach politycznych mam jakieś konkretne stanowisko, jakieś konkretne sympatie, to od razu mówię, że nie mam. Staram się nie mieć absolutnie żadnych preferencji. Skomentowałem to tylko dlatego, że, jak mówiłem, siedzi to we mnie, więc chciałem się tym podzielić, żeby to jakoś wypchnąć na zewnątrz. A staram się być neutralny nie dlatego, że tak to sobie genialnie wymyśliłem, tylko dlatego, że ktoś mądry mi to powiedział, że obojętnie jak będzie wyglądać sytuacja, że mi się do spraw polityki, zwłaszcza dużej polityki, nie mieszał, nie zajmował stanowiska. No, ponieważ ten ktoś ma u mnie autorytet, więc staram się to robić.